4 maja 1981 roku miejsce miała premiera polskiego filmu komediowego Miś w reżyserii Stanisława Barei, w którym główną rolę zagrał Stanisław Tym, wcielając się w postać Ryszarda Ochuckiego, prezesa klubu sportowego Tęcza. Film w satyryczny sposób ukazał rzeczywistość panującą w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Miski przykręcone do stołów i sztućce przymocowane łańcuchami w Barze Mlecznym, próba przekupienia pracowników lotniska kiełbasą pod Wawelską czy też słynne łubu-dubu to zaledwie wierzchołek wszystkich scen wyśmiewających dawny ustrój. Z pewnością wiele fragmentów zostałoby wyciętych przez PRL-owską cenzurę, gdyby nie fakt, że film powstał w okresie stopniowego odprężenia w relacjach pomiędzy kinem i władzą komunistyczną. Będzie mi tu kłaki rozrzucał! Panie, to nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam!